Dobrze. Widzę. Witam was, Terra55, a to jest Portal 2 i rozdział 6, Upadek. Of a generation working together with the express purpose of building the dumbest moron who ever lived. Rozumiem. Put him in charge of the entire facility. No cóż, wyszło. Tak. It's still working. Hey, just in case this pit isn't actually bottomless, do you think maybe you could unstrap one of those long fall boots of yours and shove me into it? Just remember to land on one foot. Chciałabyś. Oh, fuck. Okej, gdzieś wylądowaliśmy. Gdzieś na dnie Aperture Science. Ale co tam jest? Zaraz się dowiemy. Ptaszek. I ptaszek ukradł GLaDOS. I nie ma GLaDOS. Dobrze i tak. Okej. Nie wiem gdzie jestem. Wiem, że tu jest wszystko zniszczone. I nie wygląda to zbyt fajnie. Się okazało, że jednak to ma dno. No cóż, jakimś cudem. Cóż, przeżyłem. Wiem, że muszę się stąd wydostać. Wow, tu nawet światło jest. Tutaj nawet dochodzi elektryczność. Dobra, chodźmy tu. Co? Dalej? Co teraz? O, tam. Trochę... Ta ściana nie wydawała się tutaj trochę... Ale dobra. Masakra. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Gdzieś głęboko, głęboko. Na dnie Aperture. Ale co tu takiego się znajduje? Zaraz się dowiemy. Może się dowiemy czegoś ciekawego. O, nie podoba mi się ten napis. Ten też. Keep out, not enter. Danger, warning, bla bla bla. Co teraz? Okej. O, tam. Okej. O, taka trochę dziwna ściana, wydaje się nierówna, ale jednak jest. A, nie w tą stronę. Dalej napisy. Dalej tablice ostrzegające przed czymś. W każdym bądź razie mamy tutaj rurę. I idziemy dalej. Co tam odkryjemy? Zaraz się dowiemy.
jakąś dźwignię. Okej. What is this? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Ściana. Co tam może się znajdować? Jakaś tajemnica? Tam na drugiej stronie chyba będzie podobne coś. Więc trzeba będzie zrobić. Okej. Uwaga! Teraz odkryjemy jakąś tajemniczą rzecz. Jakąś prawdę lub nieprawdę. Jakąś tajemnicę Aperture, która kryje się na dnie. Co to może być? Ciekawe, co to jest. What? Naprawdę? Co? Dobra, nie komentuję tego. Naprawdę nie komentuję tego. Lepiej pozostawić to w ciszy. Bo naprawdę... No dobra, nic nie mówię. Ta woda chyba nie jest zbyt czysta. Nie wydaje mi się. Napis Aperture Science. Jest. Nic. Więc tędy trzeba będzie. Yep. Tu. Welcome gentlemen to Aperture Science. Astronauts. Cave Johnson. You're here because we want the best, and you are it. So, who is ready to make some science? I am. Caroline. Now, you all already met one another a little while over, so let me introduce myself. I'm Cave Johnson. I own the place. That eager voice you heard is the lovely Carolyn, my assistant. Rest assured, she has transferred your honorarium to the charitable organization of your choice. Isn't that right, Carolyn? Yes, sir, Mr. Johnson. She's the backbone of this facility. Pretty as a postcard, too. Sorry, fellas. She's married. To the science. Cóż. Caroline i Gabe Johnson. Jakieś tajemnicze postacie. Gabe Johnson jest właścicielem placówki. Tej placówki. Więc... Więc on tutaj rządzi. Czekajcie. Tutaj tak. I jak się domyślacie, jest jeszcze Caroline. Kim jest ta Caroline właśnie? Pytanie. Czy już tego nie słyszeliśmy wcześniej? Te imię. Performed every day here in our enrichment spheres.
I can't personally oversee every one of them, so these pre-recorded messages will cover any questions you might have and respond to any incidents that may occur in the course of your science adventure. Your test assignment will vary depending on the manner in which you have bent the world to your will. Those of you helping us test the repulsion gel today, just follow the blue line on the floor. Those of you who volunteered to be injected with praying mantis DNA, I've got some good news and some bad news. Bad news is we're postponing those tests indefinitely. Good news is we've got a much better test for you, fighting an army of mantis men. Pick up a rifle and follow the yellow line. You'll know when the test starts. Okej, okay. Ludzi modliszek. Co mi się podoba w tym pomieszczeniu jest takie w stylu steampunkowym. Takie, wiecie, starocie, pierwsze telefony, może nie pierwsze, ale taki starszy model telefonów, te maszyny do pisania. Świetne. Ale powracając do Caroline. Jak dobrze pamiętacie, lub niedobrze, Turet mówił o Caroline. Taki Turet, którego znaleźliśmy, który miał trafić do nie mogę się wysłowić. Miał zostać zniszczony po prostu w piekielniku. Boże, co ja patrzę, co ja gadam. W każdym razie powiedział nam o... chyba coś było, o Caroline, że coś jest, że prawda jest pod nami. Ma na imię Caroline, coś tam. Wiecie o co chodzi. Więc możemy czegoś ciekawego się tutaj dowiedzieć. Okej. Tutaj mamy Cave Johnsona. Tak wygląda. Albo wyglądał. Ale raczej wygląda. Patrząc na to, możemy zobaczyć, który to jest rocznik. 1943. 52. 54. 55. Oj, starość. 43. Masakra. Więc dobre parę lat minęło. W sumie nie wiem, który jest rok w portalu, ale domyślam się, że powyżej 2000 raczej. Okej, mamy windę jakąś. No dawaj, nie będę w nieskończoność jechał. No, nie. What now? Alfa jakąś. Czekajcie. Teraz zrobimy taki cyk. A, widziałem. To było mocne. Okej. Co my tu mamy? Ale turbo sprężarka. Chciałbym taką w NFS-ie. Ścignie Pump Station Alpha. Chyba nic nie ma. W bądź razie nie wiem co to jest. Tam chyba musimy iść, a przynajmniej tam można wejść. I tędy trzeba iść. They say great science is built on the shoulders of giants. Not here. At Aperture we do all our science from scratch. No hand holding. Okej,
To chyba jakaś starsza wersja tej windy, którą wcześniej mieliśmy. Naprawdę starsza.